Cześć. Cześć. Nazywamy się Edyta i Anita. Jesteśmy z kanału Siostra mojej siostry, gdzie prowadzimy taki kanał lifestyle'owy, gdzie robimy metamorfozy, makijaże, stylizacje. Dokładnie. A dzisiaj specjalnie dla kanału Renegal chciałyśmy zaprezentować Wam makijaże na Halloween. Będzie dosyć trudno, bo będzie zmieniony kolor włosów z kryjami. Ty będziesz kim? Ja będę Lara Croft z filmu Tomb Raider. A ja będę Harley Quinn. I zobaczycie, jak to wygląda. Ani to jest miała dość prostsze zadanie, bo będzie słodką blondynką, trochę szaloną. I wykonanie będzie to nie trudne. Tak, a ty będziesz brunetką wojowniczą. Dobra, działamy. Dokładnie. Dobra, to musimy najpierw się trochę pozmywać, żeby zacząć nasz makijaż. Czyli tak, na pewno zmywam oczy. Ja usta. Trochę też różu. Dziewczyny ogólnie, nasze tutaj postacie są dosyć blade, więc użyjemy do tego farbki do twarzy, którą będziemy nakładać Beauty Blenderem. A ta farbka jak się nazywa? Nazywa się. A w sensie, no bo co to jest? Jakaś taka Krylona. Profesjonalna, no bo tak. Dziewczyny mają, wiesz, malować się. 0,70. A gdzie to można kupić? Krylanie. To jest charakteryzatorska. No to o to mi chodziło. Jakieś pomysły macie na Halloween, gdzieś idziecie, jakieś imprezy? No, na pewno taka przybiera. Fajnie by było, jak taki właśnie zrobi się makijaż i się przybierze. No oczywiście, gdzieś wyjść jednak. No raczej. Chociaż w domu też może być takie śmiesznie. No jak zaprosić grupkę znajomych. Ja tutaj przychodzę. Proszę bardzo, proszę sobie już nakładać. Ja przychodzę do kolejnego kroku, do farbki. Ona zaraz mi pokaże, jak to się nakłada. Tak. Aha. Czyli tak jak produkt, tak jak podkład, czyli po prostu sobie to tam wklepuję. Dobra, i zostało jeszcze usta. Będę musiała mieć bardzo wykonturowane. Musisz pamiętać, Edyta, żeby przejść na szyję też, żeby nie było efektu przycięcia. Mhm. Ty masz już trochę mniej sobie nałożyć, bo u ciebie i tak będzie potem konturing. U ciebie to chodzi tylko, żeby była lepsza twarz, żeby łatwiej można było wydobyć konturę. Mhm. A u mnie ona była po prostu taka trochę lalkowa, tą biała. No dobra, ja to już mam mniej więcej, jestem biała. Teraz muszę to przypudrować, żeby to zafiksować, żeby się nie ruszało na buzi później w ciągu szalonej imprezy, która się odbędzie. Gdzieś idziemy, tak? No. A podkuj. Ja to teraz też zacznę od konturowania siebie. Użyję takiego ciemniejszego bronzera, żeby to było trochę takie bardziej trupie. Zacznę od policzków i konturuję sobie wzdłuż nosa, tutaj do ucha. Ja nakładam puder kulistymi ruchami. I puder jest transparentny, tak? Tak. Najlepiej chyba taki nakładać, prawda? Tak. Bo jak będzie puder, który będzie ciemny na ten krylon, który tutaj jest biały, to nie będzie dobrego efektu. Gdzieś tam ta biel pewnie zaniknie. Już trochę się znam. Boże, jaka blada trupia. Dobra, to mam. U mnie to jest dosyć prosto, bo ja tu będę musiała bardziej zaszaleć teraz z oczami. Dobra, może zacznę od brwi. Ona też ma dosyć cienkie brwi. Ja tutaj nie mam za bardzo cienkich w ostatnim zabiegu, ale jakoś to próbuję wyrównać. Mam. I teraz co? Konturowanie, tak? Mhm. Dobra, ja brwi mam. Teraz będę przychodziła do oczu. Potrzebuję czerwony cień, taki matowy. Ale zacznę sobie od kredki też czarnej wokół. A jakąś kredkę, znaczy tą szczotkę? Gdzieś masz? Do włosów? Do brwi? Tak jest. W tym jest. Tu też. Linię wodną. Robię sobie na czarno. W jednym i drugim. Mhm.
Ja zaczynam od obrysku. Tutaj się nie musimy martwić, może być ta kredka poza oko, bo ją będziemy i tak rozcierać. Nierówny, niedopracowany, tylko bardziej taki jakby od niechcenia walnięty. Powiedziała po pijaku nawet. Coś zrobię. Czy mam wrażenie, czy ona ma podniesione brwi? Pokaż ten dzień. W sensie... Tak. One są wyżej. Coś takie... Tak. Dobra, tu jest lewe oko czerwone, tu będzie prawe niebieskie, więc tu będzie różowy kucyk, a tu niebieski. Dobra, ja mam tutaj teraz tak, to oko różowe jest prawie skończone, czerwono-różowe. Ciężko określić ten kolor w zasadzie, ale raczej to jest chyba róż, ale to tak. Dobra, tutaj mam, tam mam drugie niebieskie, sobie pomieszam dwa kolory, ten i ten. Wcześniej sobie wykonturowałam oko czarną kredką, na linii wodnej jest czarna linia i tutaj na górnej, jakby w środku oka, jest to bardzo dosyć skomplikowane dla osób, które tego nie robią na co dzień. Zresztą ja też tego nie robię, ale wiem, że na przykład jak kogoś maluję i robię tutaj tą kreskę tutaj wewnątrz oka, jest to dosyć, powiedziała, kłopotliwe, no bo jest nieprzyjemne. Dobra, ja muszę teraz... sobie teraz odmierzyć te brwi, bo jedna jest tak nienaturalnie, znaczy obie są tak nienaturalnie podniesione. Tak, bo... Sobie tak odmierzam kredką mniej więcej, żeby było równo. Ja nakładam na całą głowiekę te dwa zmieszane cienie matowe i rozcieram je. Ona ma cienkie te brwi i takie właśnie zarysowane jest. Ale mam rękę żółtą przy twarzy teraz. Pamiętajcie, żeby te brwi też były krótkie i zaczynałyście się więcej odtąd. Niezbyt blisko, bo to nie jest efekt właśnie Lary, tylko gdzieś mniej więcej z tej połowy. Krótkie, podniesione do góry, czarne. Okej, sobie tutaj na górnej powiece też rozblenduję tą czarną kredkę. To taki jest efekt smoki, tylko taki bardzo, powiedziała, niedokładny. Teraz pomaluję rzęsy. Masz tuż? Tak sobie ja trochę tak też na brudno, że tak powiem, pomaluję. Może gdzieś tam mi ten tusz się odbić, to będzie nawet wskazane. Możecie pod filmem komentować właśnie, za kogo wy się przebieracie, albo przebieraliście i jak to wam wyszło, to jakie były efekty, czy ktoś was nie poznał. Dokładnie. Harley ma tutaj takiego, w sensie ona ma... Dobra, to ja zacznę od cieni. Takie serduszko. Czyli tak, teraz cienia. Zacznę od kredki czarnej. Okej, jakiś pędzel wrócić. A ja tak, całą powiekę nieruchomą i ruchomą. Ten z tym, pani może zmieszać. To zmieszam ten z tym. Ona ma matową powiekę. Jasną powiekę, chociaż moja i tak już jest dość jasna. Nakładam. Ja sobie te brwi trochę tak przyjadę. Aż do samej brwi, żeby była równa powierzchnia. Dobra, to ja tutaj to serduszko na lewej stronie. Druga Dobra, to ja może już przejdę teraz do ust. Najpierw zacznę od konturówki. Będzie mi łatwiej też wypełnić kontur. Który brąz byś polecała? Ten. Taki cieplejszy. Taki cieplejszy brąz. Trochę ściągnę z tego. No i tutaj sobie na linii. Załamanie. Na linii. I trochę za dużo wzięłaś. Musisz a trochę to zaraz zbuduję. I tutaj sobie konturuję. A ja już usta. Jakiegoś trochę życia tego oka dostało. I teraz będę malować czerwoną szminką. Czerwona szminka jest dosyć trudna, jak wiele z was dziewczyny pewnie o tym wie. No ja na przykład nienawidzę malować ust na czerwono. No jest to ciężki... Znaczy nawet nie, że to nie chodzi znaczy, o to, jak
że nie umiem malować, tylko chodzi o to, że po prostu nie że lubię... Że nie lubisz czerwone pustki. Nie wiem. No, też tak. To czerwienie jest troszkę za czerwone. Musiała zgasić błyszczykiem innym. Dobra, to już jest nałożone cienie. Teraz eyelinerem będę malowała na górnej linii rzęs. Cienką kreskę. Taką wtapiającą się wręcz w rzęsy. Tak, będzie to dość trudne, więc spróbuję. No i tutaj wręcz u mnie to powinno wyjść, bo ona ma rozmazane usta, więc ja tu zaraz zrobię taki efekt. Mam jakiś patyczek, co czeka, jakiś coś. Okej, tutaj sobie dodam tego. Mam taką dla was podpowiedź, jak na przykład sobie wyjdziecie gdzieś za bardzo i to się trochę rozjedzie, poczekajcie sekundę, nie ścierajcie od razu, niech to trochę zaschnie i można to zetrzeć zaraz. Chodzi ci o to? Tak. Ale eyeliner też. Chociaż no, trochę gorzej go zetrzeć. Sobie jeszcze tą czerwień pogłębię cieniem. A, jeszcze trochę jasnego na tej powiece. W zasadzie to już jakby twarz mam gotową. Teraz będę musiała zająć się włosami. Czy mam sobie już robić kucyki w tym czasie? Czy możesz już robić kucyki? Bo tak, na usta chciałabym, żebyś mi wykonturowała twarz. To dobra, jest... to może zacznijmy od kontrowania. Na pewno to. Dobra, zaczynamy ten contouring. Tak. Ona ma dosyć szczupłą buzię. Tak jak ja. Tak jak ty. Skracamy czółko. Tutaj policzki muszą być dosyć mocno wykonturowane. Czyli tutaj sobie skracamy. Od ucha do... Tutaj płatka nosowego, żuchwa. A jaki korektor? Znaczy w sensie, jak, co polecasz do tego konturowania? Bo to jest też no fajne. No właśnie lubię tego sticka Duo Contour z Rimmela. Taki o, tu taki nos powinien być, bo ona ma dosyć gruby detal. To teraz jestem po operacji plastycznej. No i dobra, czyli co? Po prostu? Po prostu! Zmniejszamy czoło, robimy tutaj kości. Tak. Zmniejszamy brodę. Bierzemy puchę tego pędzelka lub Beauty Blender. Ja wzięłam pędzelek i sobie tutaj to rozblendowuję. Tak mniej więcej. Czy mam takie cienkie gomasy teraz? No. O. Chyba trochę porówno włosów. Czy nie? Nie. Właśnie nie bójmy się poprosić kogoś o pomoc. Bo gdzie z przodu dobrze wygląda, z tyłu może nie wyglądać. Zwłaszcza z włosami to jest problem. Dobra, przedzieliłam. Okej. Okay. Nie, to już sobie dam radę, bo ja sobie tak do góry wezmę dosyć mocno. Dobra, nie mam takich długich włosów niestety, więc... Teraz zaczniemy usta. I tutaj... W tym makijażu, w tym na Halloween właśnie mojej postaci, ważne jest obrysowanie ust i dość takie, bym powiedziała, karykaturalne. Dobra, spróbujemy. Maluję krótko. Mocno, nie bójmy się tej krótki. Nie bójmy się, oj nie. Moje kucyki są już prawie gotowe teraz. Muszę sobie jakoś to rozkminić, żeby psikać i nie zafarbować ciebie. Tak. Coś proponuję. Trzeba by było jakiś ręczniczek papierowy. Miałaś przecież tą... Pelerynę. Pelerynę. No mam. No to trzeba wziąć pelerynę. Tak, to już. Ja teraz sobie nałożę jasnej szminki. Mam tutaj Gosha w macie 001. I... Ale jak pusta. Ona musi być właśnie jasna. Pomalować włosy, więc ja się tym zajmę. Wzięłam sobie kartkę papieru po to, żeby nie być cała zaraz w sprayu. Zabezpieczę sobie tutaj właśnie tą część. Drugą zrobię sobie taki jakby, jak to nazwać? No, jakby taki... Żeby odmierzyć sobie po prostu na równo połowę włosów, bo ona ma do połowy tych kucyków zafarbowane sprayem. Dobra, zaczynamy. No i maluję tak, jak to idzie. Boję się, że będę zaraz cała w tym sprayu. Dość to jeszcze, powiem wam, mocno odpryskuję. Więc starajcie się jak najdalej od ciała. Fajnie, jakbyście miały pelerynę.
czuję się, że mi na plecy leci. Nie, nie bój się. Czuję, że mam na plecach, no. Czekaj. Spoko. Teraz w edycie będę farbować sprayem włosy na czarno. Ale od czego zaczynamy? Co zacznę ma tutaj postać? Zabierany. Tak, jak mi się jak uda. Nie umiecie, to niech wam jakaś koleżanka sprytniejsza pokaże albo zrobi. Sprytniejsza. Bo ja nie umiem na przykład. Dobra, Edyta, tak, głowa. Troszkę, o tak. Tutaj, wiecie, jaka jest zasada dobieranego, to po prostu bierzemy sobie 3 pasemka i do nich dobieramy kolejne włosy. A skąd wiesz, skądś z przodu musisz wyciągnąć 2 i też je przeżelować, bo ona ma mocno, tylko na razie przed sprayem, nie wiem czy mi złapie, wiesz, spray będziesz miała na mokro zrobione żelem włosy, więc na razie tego nie rób. No już wyjęłam. To późno. Okay. No to weź sobie ten żelem tutaj masz, tak mocno zmocz, bo one były takie mokre. Masz do mnie. Tutaj sobie trzymaj. Nie mańka, czy to podwójnego papieru nie trzeba, wiesz? Tak, trzymaj. Wiesz? Zajesz to trochę papieru. Bo się boję. Co to będzie się działo tutaj? Co? Jestem przekonana, że to się będzie działo. No, już się boję, co to będzie, powiem ci szczerze. Więc proszę cię, nie pomaluj mnie tutaj na czarno. Zaraz ci zrobię przykusa. Szkoda tego mojego makijażu. Aj, szkoda, że rękawiczek nie mam. A, już mam całe czarne ręce? Co? Nie. Dobra, to twarz musisz sobie sama. Ola Boga. Widzę, że jest to dość niedokładne. Jesteśmy gotowe? Teraz cię zabiję. Więc do góry, ty wściemniaro. No, ja cię szczotkę zabiję. Ogólnie jeszcze zrobiłam sobie t-shirt, Edyta mi pomogła markerami, które są specjalne do odzieży, do tych t-shirtów. Namazałyśmy tutaj sobie napisy i tak jak mniej więcej miała Harley. Dokładnie. I co, Edyta? Ja mam zwykły czarny podkoszulek chyba z Zary i do tego mam pistolet, który jest, nie jest z repliką, więc nie jest taki zwykły. No ale myślę, że wszędzie możecie dostać jakiś zabawkowy pistolet. Myślę, że tutaj będzie tą główną częścią właśnie charakteryzacji też ten pistolet. Powinny być 2, a my mamy 1. No i tak. Możesz sobie robić tak. No i co? Piszcie, czy podobał wam się taki odcinek. Jak czy wyszłyśmy to podobnie? No, czy się zgadzamy z naszymi postaciami, które miałyśmy stworzyć. Jest to trochę roboty, nie jest to może łatwa sprawa, ale myślę, że warto. Też nie najtrudniejsza. Trochę zabawy było, nie ukrywam, z tymi włosami najwięcej, no bo jednak pomalować całą głowę na czarno nie było prosto. U Anity było trochę łatwiej. Możecie zainwestować także w perukę. O, i co? No i co, życzymy miłej zabawy i zapraszamy do oglądania.